Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wydaje się, że jest niezwykle pociągającą taka perspektywa, żeby żyć w Bożym świetle, czyli żeby mieć otwarty umysł na Boże światło i żeby to światło oświecało nasze drogi, nasze życie, czyli żeby rozumieć sens swojego życia, rozumieć to, co się w nim dzieje, rozumieć te wydarzenia, które nas spotykają, rozumieć czas, w którym jesteśmy, rozumieć relacje, w których się znajdujemy, czyli mieć taki umysł rozświetlony i jakoś otwarty na to światło. Można powiedzieć, bardzo realistyczna perspektywa i wszystko mamy w Słowie Bożym. Absolutnie wszystkie potrzebne nam odpowiedzi, absolutnie całe potrzebne nam światło do tego, żeby żyć w sposób mądry i prosty. Czy my nie wierzymy w to, że w Słowie Bożym to światło jest? No bo może można by tak powiedzieć, że skoro tak mało, czy tak rzadko sięgamy, czy czerpiemy, czy uczymy się tego Słowa, to mogłoby się wydawać, że nie wierzymy w to, że tam naprawdę to wszystko jest. A no myślę, że dlatego mamy w sobie jakiś nieraz opór, dlatego unikamy spotkania ze Słowem, dlatego że właśnie wierzymy, że to wszystko tam jest. Wierzymy, że to wszystko tam jest, a tymczasem niejednokrotnie lepiej nam jest w grzechu, lepiej nam jest w jakiejś przeciętności, lepiej nam jest w jakimś użalaniu się nad tym, jaki to ten świat jest, albo jacy my jesteśmy beznadziejni. W tym po prostu może być nam lepiej. A Słowo Boże to jest Słowo, które rzeczywiście ma moc poruszenia serca, które ma moc otwarcia umysłu, które ma moc jakoś popchnięcia do jakiejś zmiany. A tego się boimy. Zobaczcie pierwsze czytanie. Jonasz, pomimo właśnie oporów, w końcu przyjmuje to wezwanie, kiedy Bóg do niego mówi: wstań, idź do Niniwy i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Wiemy, że Jonasz uciekał od tej misji i w końcu, kiedy ją podejmuje, ludzie rzeczywiście się nawracają. W Ewangelii widzimy w takim, można powiedzieć, w pigułce moc tego słowa. Jezus mówi: pójdźcie za mną, a Szymon i Andrzej zostawiają sieci.
Później mówi do Jakuba i Jana, pójdźcie za mną, zostawiają swojego ojca. Można powiedzieć, że słowo, które usłyszeli, jakby wywołało natychmiastowy skutek i natychmiastową jakąś gotowość na to, żeby pójść za Jezusem. Co jest potrzebne do tego, aby rzeczywiście to światło czerpać ze słowa? Dwie rzeczy. Po pierwsze to, o czym mówiłem na początku mszy świętej. Papież Franciszek, ustanawiając niedzielę Słowa Bożego, przytacza fragment, zdanie z 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus razem z uczniami idzie do Emaus. I tam jest taki moment, że najczęściej tłumaczony oświecił ich umysły. Właśnie dosłownie można powiedzieć, otworzył ich umysły tak, aby rozumieli Pisma. I to był moment, w którym uczniowie, ci, którzy szli z Jezusem, którym on objaśniał Pisma, którego rozpoznali przy łamaniu chleba, to był moment właśnie otwarcia ich umysłów, kiedy zrozumieli, że tak naprawdę wszystko, że już wszystko jest, jakby skupia się, zmierza, zdąża do osoby Jezusa, że w Jego osobie jest wypełnienie wszystkich i proroctw, i zapowiedzi, a jednocześnie obietnica całej pełni. Święty Paweł, którego tutaj niewielki fragment słyszeliśmy w drugim czytaniu, który zachęca do tego, żeby właśnie ci, którzy są żonaci, żyli jakby byli nieżonaci, ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, ci, którzy się radują, jakby się nie radowali i tak dalej. Zobaczcie, jak dużą mamy tendencję do tego, żeby absolutyzować różne rzeczy w naszym życiu, żeby absolutyzować nasze relacje, żeby absolutyzować naszą radość, nasze używanie, nabywanie, nasz smutek, nasze różnorakie stany. Tak jakby już nic nie było poza tym. Paweł mówi, czas jest krótki i trzeba jakby zrobić pewien zwrot. Czyli ponad tym wszystkim, tak jak apostołowie zrozumieli, bo Jezus otworzył ich umysły i zrozumieli, że we wszystkim chodzi o Niego, tak święty Paweł wzywa do takiej otwartości umysłów, aby zobaczyć, że coś jest ponad tym wszystkim. Ponad żoną i mężem, ponad płaczem i radością, ponad nabywaniem, posiadaniem, używaniem jest ktoś ważniejszy, ktoś większy. Trudne jest to, że nie da się w wierze być połowicznym, że nie da się w wierze być trochę, że to właśnie jedynie wiara domaga się jakiejś absolutyzacji, czyli tego, żeby była czymś w życiu pierwszym, najważniejszym, żeby osoba Jezusa była kimś, wokół kogo wszystko się w tym moim życiu kręci. I to jest właśnie ta druga rzecz, czyli ten rodzaj otwartości umysłu, otwartości serca, która jakby pozwala żyć w takiej perspektywie, która, zobaczcie też, że przywraca właściwą miarę rzeczom, która pozwala w jakiś mądry, prosty sposób wiele rzeczy rozsądzać. Czyli że właśnie jest moment otwartości na to światło i właśnie gotowości na to, że to Słowo Boże, jeżeli będziemy chcieli, że ono naprawdę może nam dać odpowiedź na wszystkie najważniejsze dla nas pytania, że może przeprowadzić nas przez największe cierpienie, że może przeprowadzić nas nawet przez jakiś rodzaj zwątpienia i doprowadzić do tego, który jest tego słowa źródłem.